Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Fascynująca Ziemia. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o historii badań oceanograficznych prowadzonych na Oceanie Arktycznym. Historia nie jest zbyt długa, bo jeszcze w połowie XIX wieku panowała teoria, że za barierą lodową, której nie udało się jak do tego czasu pokonać, znajduje się kontynent, jeden podzielony na kilka części. Tak chciał XVI-wieczny kartograf Mercator, którego obraz widzimy, mapę widzimy po lewej stronie. Kontynent był podzielony przez szereg kanałów, a w środku, w centralnej części było morze. To morze było na dodatek ciepłe. Po 200 latach wielki kartograf niemiecki August Petermann, którego mapę widzimy obok, był dalej zwolennikiem tej samej koncepcji, chociaż jego mapa prezentowała już prawie rzeczywisty przebieg granic kontynentów. Natomiast w dalszym ciągu Petermann był zwolennikiem kontynentu śródarktycznego. Miał on się zaczynać na zachodzie Grenlandią, a na wschodzie kończyć ziemią Wrangla. Ziemia Wrangla to była taka tajemniczy pas ziemi, który było widać czasem nad barierą lodową dla załóg statków pływających przez cieśninę Beringa. Ten problem istnienia otwartego morza na północy, no, zaważył na dalszej historii. Znajomość morza na północ od Europy, no, mniej więcej w połowie, w V-VI wieku, na wschód od Norwegii czy na wschód od Irlandii, wędrowali pojedynczy mnisi. Być może trafili oni na Islandię. Ale tak naprawdę dopiero w X wieku Wikingowie zaczęli eksplorację tego obszaru. W X wieku również dotarli prawdopodobnie do zimnych brzegów, do Svalbardu, które Skandynawowie utożsamiają w tej chwili ze Spitsbergenem. Natomiast płynąc na zachód, Wikingowie odkryli, skolonizowali najpierw Islandię, potem dotarli do Grenlandii i w końcu do Labradoru, zakładając tam dwie kolonie. Te kolonie, podobnie jak kolonie grenlandzkie, zamarły po kilkuset latach, poszły w zapomnienie i w ten sposób Kolumb mógł odkrywać z powrotem Amerykę. Natomiast na większą skalę eksploracja zaczęła się mniej więcej w okresie, kiedy Kolumb po raz drugi Amerykę odkrył. Wtedy na północnym Atlantyku zaczęły pływać ekipy czy statki państw północnych, Francji, Anglii, Holandii, ponieważ na południe nie pozwalali im Hiszpanie i Portugalczycy. Z tego względu już w połowie XVI wieku wyprawy angielskie dotarły prawie do Nowej Ziemi. Potem nawet udało się dopłynąć do cieśniny oddzielającej Nową Ziemię od kontynentu i stwierdzono, że dalej tam jest morze. Jednak rewolucja zaczęła się dopiero od wypraw Barentsa. Barents w pierwszej swojej wyprawie dopłynął właśnie do Nowej Ziemi. Popłynął na północ, ale nie udało mu się opłynąć, stwierdzić, jak kończy się Nowa Ziemia. Natomiast odkrył również cieśniny prowadzące na obecnie Morze Karskie. Tam zobaczył otwartą wodę, ucieszył się niezwykle, że odkrył drogę do Indii i wrócił do kraju. W następnym roku ruszyła już wielka ekspedycja handlowa z myślą o handlu z Chinami.
Natomiast odbiła się od bariery lodowej, która nawet nie dopuściła ich do nowej ziemi. Bering był zwolennikiem ciepłego morza na północy, wobec tego postanowił jeszcze poprowadzić jedną wyprawę. Zamiast płynąć wzdłuż wybrzeży norweskich, popłynął rzeczywiście dalej na północny wschód. Skutki były rewelacyjne. Najpierw odkrył wyspę Niedźwiedzią, potem dopłynął do zachodnich wybrzeży Spitsbergenu. Na północy odbił się jednak od bariery lodowej, z tym ciepłym morzem jakoś było kiepsko. Dwa statki z jego wyprawy wróciły na Półwysep Kola, natomiast Barents popłynął na wschód w kierunku nowej ziemi, którą już znał. Udało mu się opłynąć północny koniec ziemi, udowadniając, że jest to wyspa. Miał zamiar popłynąć wzdłuż wschodniego wybrzeża aż do cieśnin na południu, ale wiosenne sztormy zniszczyły jego statek. Marynarze zbudowali z resztek statku dwie szalupy i wrócili, ale już znaną sobie drogą wzdłuż zachodniego wybrzeża na Półwysep Kola i do kraju. Bering nie wytrzymał tej podróży, zmarł w połowie drogi mniej więcej na nowej ziemi. Te pierwsze wyprawy z punktu widzenia oceanografii były wyłącznie wyprawami opisowymi. Kończyły się na opisie lądów, które ograniczały morza. Natomiast pierwsza wyprawa, która założyła sobie oprócz tej czysto opisowej strony również przeprowadzenie pomiarów, głównie pomiarów batymetrycznych, to była wyprawa Johna Rossa w 1818 roku, mająca jako główny cel odkrycie przejścia północno-zachodniego, ale zakładając również, że będzie prowadził pomiary głębokości morza na otwartym morzu i na morzu Baffina. Tymczasem na Dalekim Wschodzie rozpoznanie dróg żeglugowych wzdłuż brzegu prowadzili kozacy zajmujący się podbojem Syberii. Tu pewnym zdecydowanym osiągnięciem była wyprawa w 1648 roku Symeona Dierzniewa, który wypływając z ujścia Kołymy na wschód dopłynął do końca Azji. Opłynął przylądek noszący w tej chwili jego imię, dopłynął do Zatoki Anadyrskiej i wrócił do ujścia Kołymy. Jego raport utknął gdzieś w jakichś archiwach, w związku z czym kolejny odkrywca tego rejonu znowu odkrywał cieśninę na nowo. Witus Bering, bo o nim mowa, zaczął od wyprawy, pierwsza jego ekspedycja, tak zwana ekspedycja kamczacka, pozwoliła na opisanie Kamczatki, odkrycie wybrzeża aż do cieśniny i wypłynięcie na morze na północ od cieśniny Beringa. Bering nie obejrzał wybrzeży amerykańskich, ale wiedział już, że cieśnina oddziela Azję od Ameryki. Następna wyprawa to była już tak zwana Wielka Wyprawa Północna. Dwa statki Beringa popłynęły na zachód, żeby dotrzeć do Ameryki. Zbliżyli się do wybrzeża, lądowali na kilku małych wysepkach, ale do kontynentu amerykańskiego nie dotarli. Bering umarł w powrotnej drodze już na małej wysepce noszącej w tej chwili jego imię. Natomiast inne zespoły, inne kawałki od grupy floty
Wielkiej Wyprawy Północnej, rozpoznały ogromny obszar wybrzeża aż prawie do Tajmyru. Wielka Wyprawa Północna była rzeczywiście wielką wyprawą. Była to największa wyprawa badawcza w rejon polarny w ogóle. Liczyła prawie 3000 uczestników, trwała 10 lat od momentu, kiedy została zatwierdzona, do momentu, kiedy została rozwiązana przez władze i kosztowała 1/6 budżetu Rosji. Natomiast rzeczywiście efekty były takie, że wąski pas otwartej wody wzdłuż wybrzeży północnych Azji został rozpoznany i opisany. Następnym, który do cieśniny Beringa dotarł, był Cook. W swojej trzeciej wyprawie przepłynął przez cieśninę Beringa, zobaczył również ziemię, którą później nazwano ziemią Wrangla. Zaproponował również nazwę cieśniny jako cieśniny Beringa. Oprócz tych tak dalekosiężnych, można powiedzieć w stronę północy, odbywających się wypraw, wiele statków pływało już po północnym Atlantyku i północnym Pacyfiku. Między innymi Silas Bent, jeden z oficerów amerykańskich, który sam przepłynął 5-krotnie północny Atlantyk i 3-krotnie północny Pacyfik, zestawił wyniki już prowadzonych na tym obszarze notatek kapitanów dotyczących temperatury wody, kierunków prądów, kierunków wiatrów. I stwierdzając, że na północ, zarówno między Skandynawią a Spitsbergenem, jak i przez cieśninę Beringa płyną na północ ciepłe prądy, doszedł do wniosku, że muszą w barierze lodowej istnieć tak zwane bramy termiczne. No, nie udało się ich dotychczas znaleźć, ale była to idea wskazująca na konieczność poszukiwań. Ta idea przyświecała kolejnemu, a już w tym wypadku rzeczywiście zaczynającemu prowadzić badania oceanograficzne oficerowi amerykańskiej marynarki DeLongowi. DeLong, przejęty koncepcją Benta, a z drugiej strony uniesiony ambicją zdobycia bieguna północnego dla Ameryki, zaczął organizować wyprawę. W tym czasie marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych była instytucją niezwykle ubogą. Nie stać jej było na zorganizowanie takiej wyprawy, wobec czego DeLong szukał sponsorów. W końcu udało mu się znaleźć w postaci Gordona Bennetta, właściciela i redaktora naczelnego gazety New York Herald, a równocześnie amatora przygód i poszukiwań rozmaitych. Bennett zdecydował się sfinansować wyprawę, zakupiono statek, wyremontowano, wyposażono go bardzo dobrze, również w przyrządy pomiarowe, w aparaturę do badań magnetycznych, ale również temperatury wody, głębokości i w kilka nowinek technicznych, na przykład łukowe lampy do oświetlania statku w czasie nocy polarnej i telefon. Telefon miał służyć do porozumiewania się między statkiem, a ewentualnie w czasie zimowania zbudowanymi obserwatoriami, zbudowanymi na lodzie. Te ostatnie dwa gadżety, można powiedzieć, szybko skończyły swój żywot i wiele z nich pożytku nie było. Wyprawa statkiem Jeannette wypłynęła w czerwcu w 1878 roku z San Francisco. We wrześniu dotarła do bariery lodowej w sąsiedztwie ziemi Wrangla, ale
pokonać bariery się nie udało. DeLong miał nadzieję, że wokół znajdzie wolną drogę wzdłuż ziemi Wrangla i dopłynie nią do otwartego morza w centralnej części, a w najgorszym wypadku znajdzie na niej jakąś zaciszną zatokę, żeby przezimować i zrobić to w następnym roku. Tym razem tutaj lód jednak nie odpuścił, można powiedzieć. Statek wmarzł i przez najbliższe prawie 2 lata nie miał możliwości samodzielnego ruchu, ale wraz z polami lodowymi wędrował na północny zachód. Załoga prowadziła systematyczne obserwacje, zarówno meteorologiczne, magnetyczne, mierzyli głębokość wody, temperaturę w miarę możliwości, określając również prądy, które pojawiały się poniżej poziomu lodu. Te wszystkie obserwacje były skrzętnie notowane. Po prawie 2 latach gryfu statek został zgnieciony przez lody i zatonął na północ od wysp nowosyberyjskich. Załoga zeszła na lód i po lodzie zaczęła wędrować na południe, ciągnąc ze sobą łodzie. Doszła rzeczywiście do wysp nowosyberyjskich, udało im się dotrzeć nawet, nie wszystkim już, bo jedna łódź zginęła w czasie sztormu, do delty Leny. Tam kolejna grupa zmarła z wyczerpania i zimna, ale część załogi udało się uratować. I co należy zaliczyć na olbrzymi sukces, DeLong uratował wszystkie notatki sprowadzonych obserwacji. Notatki te zostały dostarczone do Stanów i później opublikowane. Czyli był to pierwszy raport z oceanograficznej, można powiedzieć, wyprawy na Ocean Arktyczny. Wyprawa Jeanette miała jeszcze jeden zupełnie nieprzewidziany skutek. Statek zatonął w okolicach wysp nowosyberyjskich, natomiast po 3 latach resztki Jeanette, marznięte w fragment pola lodowego, znaleziono na południowo-zachodnim wybrzeżu Grenlandii. No, potwierdziło to istniejące już takie teorie, że pokrywa lodowa statku oceanu wędruje ze wschodu na zachód. Znany już w tym czasie badacz, biolog i badacz polarny Fridtjof Nansen zaprojektował wobec tego wyprawę, która miała to po pierwsze udowodnić, a po drugie wykorzystać dryf lodów do dotarcia w miarę możliwości do bieguna północnego. Został zaprojektowany statek, który miał oprzeć się ciśnieniu lodów nie w ten sposób, że był bardzo mocny, ale że kształt kadłuba powodował, że nacisk lodu wypchnie go na powierzchnię i w ten sposób będzie bezpieczny. Statek został wykonany, wyprawa została świetnie wyposażona, zaopatrzona w żywność na 5 lat i wyruszyła w czerwcu 1893 roku z Norwegii na wschód. Nansen miał nadzieję, że dopłynie do wyspy Wrangla, a nawet dalej na wschód i dopiero tam pozwoli się Framowi na wmarznięcie w lód, ale tak się nie stało. Statek wmarzł niedaleko wysp nowosyberyjskich i już przez następne 3 lata nie z lodu nie zszedł, dryfując w kierunku rzeczywiście północno-zachodnim, potem południowo, częściowo południowo-zachodnim. A nie, no dobrze, przepraszam. Zgodnie z planami konstruktorów i planem z Nansena, statek został przy kolejnej burzy, sztormie, wypchnięty na powierzchnię
lodu i stał się wygodną i bezpieczną bazą dla całej wyprawy. Nie udało się spłynąć z tej powierzchni lodu nawet w czasie lata, kiedy w okolicy otwierały się przetainy w pokrywie lodowej. Z tych przetain korzystał Nansen, zbierając okazy glonów i obserwując pojawiające się tam zwierzęta oceaniczne. Równocześnie prowadzono cały czas systematycznie obserwacje astronomiczne, magnetyczne oraz pomiary głębokości wody, temperatury wody, pobierano próby wody urządzeniem, które zaprojektował w ogóle Nansen i używane jest do dzisiaj i zwane butlą Nansena. Próbowano również już, będąc daleko, możliwie daleko na północy, systematycznie mierzyć głębokość. Tutaj okazało się, że Nansen był trochę optymistyczny czy pesymistyczny, zabierając tylko 2000 metrów liny do sondowania. Okazało się, że nie sięga dna. Wobec tego w końcu rozpleciono tą linę na dwie i w ten sposób stwierdzono, że w kilku punktach pomiarowych głębokość przekracza 3000 metrów. W końcu Fram został uwolniony z lodu, a Nansen, który próbował pójść po lodzie do bieguna, a potem wędrował przez półtora roku po lodzie do ziemi Franciszka Józefa, skąd został przez angielską wyprawę uratowany i przewieziony do Norwegii. Wyprawa Frama skończyła się wielkim sukcesem. Przywieziono bardzo duży materiał obserwacyjny, na tyle duży, że skusiło to następców do prowadzenia obserwacji na Oceanie Arktycznym metodą stacji dryfujących. W 1937 roku rosyjska ekspedycja Otto Schmidta wylądowała samolotami transportowymi w rejonie bieguna i została tam ustawiona stacja polarna, dryfująca stacja o nazwie Biegun Północny 1. Czteroosobowa załoga zaopatrzona w przyrządy pomiarowe, głównie meteorologiczne, ale również magnetyczne i oceanograficzne, bo istniały już wtedy, czy skonstruowane już do tego czasu prądomierze, które pozwalały na pomiary prędkości prądu i kierunku prądu na dowolnej głębokości i wyruszyła w rejs lodowy, który trwał 274 dni. W momencie, kiedy pole lodowe zaczęło się rozpadać, rosyjskie lodołamacze uratowały całą załogę. Stacja Biegun Północny 1 przepłynęła od bieguna znowu do cieśniny pomiędzy Spitsbergenem a Grenlandią, w tym obecnie noszącą on już nazwę cieśniny Frama. Tutaj niebieska linia na mapie pokazuje drogę Frama, natomiast żółta jest to szlak też dryfu w lodach statków Siedow. Był to lodołamacz, który prowadził badania na rzecz północnej drogi morskiej w rejonie Wysp Nowosyberyjskich. Miał uszkodzoną maszynę sterową i nie udało się go uwolnić z lodów. Wobec tego przeznaczono go na taką stację dryfującą i przez 3 następne lata dryfował, ponownie wędrując do cieśniny Frama i cały czas prowadząc obserwacje oceanograficzne. Efekt stacji
dryfującej na lodzie był na tyle duży, że Rosjanie powtarzali to przez najbliższe, właściwie do chwili obecnej, w postaci zakładania takich stacji w różnych miejscach oceanu, pokrywy lodowej Oceanu Lodowatego. Do 2015 roku takich stacji pracowało 41. One, ponieważ były w różnych miejscach ustawiane, udało się zebrać bardzo obszerny materiał dotyczący batymetrii Oceanu Lodowatego i już w 50-tych latach powstała pierwsza mapa. Ze względu na to, że pomiary batymetryczne były punktowe i jednak dosyć rzadkie, ta mapa była stosunkowo, zawierała stosunkowo mało szczegółów. Natomiast już można było powiedzieć, że Ocean Lodowaty jest rozdzielony na dwie części grzbietem, który nazwano grzbietem Łomonosowa. Znacznie później przy uwzględnieniu teorii płyt stwierdzono, że grzbiet Łomonosowa prawdopodobnie jest granicą między kontynentalną płytą euroazjatycką a płytą amerykańską. W zachodniej części Oceanu Arktycznego również stwierdzono występowanie wysp lodowych o dużej miąższości. Największa z nich miała miąższość ponad 60 metrów, które wędrują, dryfują w obrębie Morza Beauforta i były obserwowane i ustawiano na nich samopiszące przyrządy, ale również przez 2 lata funkcjonowała na nich stała stacja obserwacyjna. Oprócz tego w rejonie grzbietu Łomonosowa działała grupa czy projekt Green Ice, który opierał się na tym, że na okres letni były tam małymi samolotami dostarczane kilkuosobowe grupy badaczy, którzy sobie ustawiali taką stację na lodzie i wędrowali, dryfowali z nią zgodnie z ruchem lodów. Stacje były bardzo dobrze wyposażone, również miały przyrządy do pomiaru zarówno temperatury, składu wody, kierunków prądów, również urządzenia do pobierania prób dna oraz do badań sejsmoakustycznych, którymi charakteryzowano budowę geologiczną dna. Taki fragment przekroju stoku grzbietu Łomonosowa widzicie Państwo tutaj na rysunku. Brązowe to jest podłoże krystaliczne, natomiast te jaśniejsze barwy to jest pokrywa osadowa już Oceanu Arktycznego. Następnym, właściwie ostatnim wielkim projektem dryfu była norweska wyprawa Fram 2014-2015. Bazą tej wyprawy był poduszkowiec. Uznano, że jest to najbezpieczniejszy pojazd do takiej działalności, ponieważ może się równie dobrze poruszać po wodzie, nad lodem, czy również nad wodą. Był on bazą dla dwuosobowej grupy, która została wywieziona w rejon bieguna przez niemiecki lodołamacz Polar Stern. Najpierw przez całe lato 2014 roku współpracowała z nim, prowadząc badania miąższości lodu, a następnie zaopatrzona na żywność i paliwo na rok. Przy czym stacja była zaopatrywana lotniczo w trakcie trwania, zaczęła dryfować na południe. Stacja była, jak wszystkie już, bardzo dobrze wyposażona.
miała próbnik do pobierania prób rdzeniowych z dna oceanu, miała urządzenia sejsmoakustyczne do profilowania dna, prądomierze do badania prędkości i kierunków prądów na różnych głębokościach, aparaturę do pomiaru parametrów fizykochemicznych wody. Tutaj profesor Christoffersen, jeden z dwóch uczestników wyprawy, stał tym aparatem nad przeręblem do robienia pomiarów. Sam poduszkowiec był wyposażony, jak już mówiłem, w aparaturę do pomiaru grubości lodu. Oprócz tego w rejonie stacji była zbudowana automatyczna aparatura mierząca grubość lodu i tworząca bilans tego osad. Plus oczywiście stacja meteorologiczna. W zimie wyglądało to tak, część aparatury została okryta namiotami lub domkami z lodu, natomiast sam poduszkowiec wielokrotnie robił podróże w promieniu około 100 km w stosunku do miejsca jego stałego pobytu, mierząc głównie miąższość lodu. W efekcie 354 dni trwał dryf i zakończył się, podobnie jak wszystkie poprzednie, w cieśninie Frama, przy czym poduszkowiec o własnych siłach odleciał na Spitsbergen, natomiast pozostałe części wyposażenia zebrał z lodu norweski statek badawczy. Oprócz tych międzynarodowych, licznych badań, mamy w badaniach oceanograficznych na północy również swój udział. Od 1987 roku prowadzi na północnym Atlantyku, na Morzu Norweskim, Morzu Grenlandzkim, prowadzi swoje badania Instytut Oceanologii przy pomocy statku Oceania. Co roku na początku lata Oceania przepływa kilka tysięcy kilometrów profili na setkach stacji, mierząc parametry fizykochemiczne wody i zbierając próby biologiczne. Po tylu latach badań, to już prawie ponad 40 lat, można na podstawie tych badań już ocenić, jakim zmianom ulegają parametry oceanograficzne północnych mórz w wyniku globalnego ocieplenia. Wiadomo, że podnosi się średnia temperatura oceanu, ale powoduje to również wielkie zmiany w rozmieszczeniu mas wodnych, ale również zmiany w układach biologicznych, zasięgu występowania rozmaitych organizmów. Badania oceanograficzne są prowadzone również w oparciu o polską stację polarną na Spitsbergenie w fiordzie Horsund. Tu mam przykład takich tworzenia modelu, trójwymiarowego modelu zatoki kończącej od wschodu fiord na podstawie profili sejsmoakustycznych wykonanych z małej łodzi. Wykonano tu to jako materiał, wykorzystano 390 km profili. Te badania prowadzą, ten model posłużył również jako podstawa do przygotowania dalszego projektu. Ostatnim, można powiedzieć, krzykiem mody w badaniach dna
tej morfologii na mórz, oceanów, są echosondy wielowiązkowe, które pozwalają na otrzymanie trójwymiarowych modeli morfologii dna. Ten prawy obrazek pokazuje taki przykład małoskalowego takiego zdjęcia, natomiast pokazuje zdjęcie jęzora osadów wypływających z Doliny Lodowcowej w jednym z fiordów na Spitsbergenie. Widać tutaj wyraźnie ciągi moren związanych z okresami postoju lodowca na tym terenie. Oczywiście tego typu badania są prowadzone ze statku przede wszystkim przez ekipy norweskie. Tu mam przykład badań prowadzonych na południowo-zachodniej części Spitsbergenu i przykłady poszczególnych fiordów zbadanych, których morfologia dna została przebadana. To jest mapa najbardziej nas interesującego obszaru fiordu Horsund i przed fiordu Horsund i jego przedpola. Również bardziej szczegółowa to jest zatoka przed lodowcem Hansa. Tu jest polska stacja polarna. Jest to przykład takiej zatoki o dosyć złożonej budowie, bo ograniczającym od strony wylotu do fiordu progiem morfologicznym. Fiordy południowo-zachodniego Spitsbergenu były badane wielokrotnie w różnych miejscach przez różne ekipy przy różnych założeniach metodologicznych. W związku z tym, żeby wyrównać niejako warunki, w jakich było prowadzone, został opracowany ten projekt wspólnie realizowany przez Instytut Geofizyki, Instytut Oceanologii i Norweski Uniwersytet Zachodni, którego dalekim celem jest określenie wpływu, jaki w tej chwili ma ocieplenie klimatyczne, a w związku z tym cofanie lodowców na rozwój życia organicznego w fiordach. Aby badania były porównywalne na obszarze południowo-zachodniego Spitsbergenu, w tych fiordach Wisfjordzie, Belsundzie, Horsundzie oraz w dwóch punktach otwartego wybrzeża, wyznaczono poligony badawcze, przy czym dla każdego fiordu obejmowały one jeden lodowiec uchodzący do morza i lodowiec już, który zdążył już wycofać się na ląd, czyli dwa ogniwa ciągu związanego z recesją lodowców i w związku z tym umożliwiającym określenie, jak wygląda proces zmian warunków fizykochemicznych i biologicznych we fiordach. Badania są prowadzone przy użyciu zastosowaniu statku Instytutu Oceanologii, wspomnianej już Oceanii, głównie na północy, znaczy w Wisfjordzie i na otwartym wybrzeżu, natomiast w bardziej południowych fiordach dla ekip badawczych były czarterowane jachty. Na podstawie istniejących już licznych badań zostało jako projekt, jako model potrzebny do zweryfikowania, w tym zakresie przygotowano takie dwa, tu pokazuję tylko dwa modele krańcowe dla lodowca uchodzącego do morza z takim komplikacją zatoki, mówiłem o przedpolu Hansa, czyli podwodnym progiem odgraniczającym basen przedlodowcowy od otwartego fiordu. Wyróżniono tutaj szereg pól
czy szereg mas wodnych oraz procesów, jakie tutaj zachodzą. Badania, które były prowadzone, bo projekt już w tej chwili dobiega końca, miały te modele zweryfikować. Drugi model, krańcowy, jak wiem, to model lodowca stojącego już na lądzie i sytuacja w fiordzie, no, taka, jaką widać. Dla porównywalności badań dla wszystkich miejsc, gdzie były one prowadzone, przyjęto jednolitą metodykę. Punkty pomiarowe przed każdym lodowcem były ustawiane na profilu mniej więcej prostopadłym do czoła lodowca w stałych odległościach 300, 500, 1000, 2000 i w razie potrzeby jeszcze co kilometr dalej. W każdym punkcie pomiarowym były przeprowadzane tymi samymi, w ten sam sposób badania. Pobranie prób dna, tak samo wyglądało to przed lodowcem stojącym na lądzie, z tym, że oczywiście były tu jeszcze pobranie prób wody bezpośrednio wypływających z lodowca. Wracamy jeszcze na chwilę. W każdym punkcie pomiarowym były pobrane próby osadów dna, zmierzona tempo sedymentacji obecnej zawiesiny przy pomocy łapaczego sadu, zmierzona ilość występującego planktonu przy pomocy prób na całej głębokości, pobrania prób wody znowu na stałych tych samych głębokościach 0,1, 5, 15 i 5 metrów nad dnem i przeprowadzenia pomiarów czynników hydrofizyko i biochemicznych przy pomocy szeregu sond elektronicznych. Pomiary planktonowe były wykonywane przy pomocy sond planktonowych. Pomiary wielkości sedymentacji i rodzaju zawiesiny przy pomocy łapaczek ustawionych na wieszakach odpowiednich 5 metrów nad dnem w każdym punkcie pomiarowym. Łapaczki były ustawiane na krótki czas, aby zmierzyć aktualną tempo sedymentacji, dokładnie na jedną dobę w czasie trwania akcji pomiarowej. Poza tym były pozostawiane na czas pomiędzy kolejnymi fazami badań, co dawało sumaryczną wielkość sedymentacji. Szczegółowy obraz rodzajów zawiesiny otrzymywaliśmy z obrazu kamery filmowej dającej duże powiększenia obrazów, a wielkość zawiesiny mineralnej i jej ilość przy pomocy laserowego miernika. I w końcu duży zespół elektronicznych sond służył do mierzenia wielu czynników fizykochemicznych. Tu mamy z jednej strony widać CTD, to jest czujnik mierzący temperaturę i zasolenie oraz ciśnienie, które jest miarą głębokości. No, tlen, chlorofil, ilość zawiesiny i wielkość energii dochodzącej na określoną głębokość, która może być wykorzystana przez procesy organiczne. Z drugiej strony będzie jeszcze miernik zasadowości i ilości rozpuszczanego dwutlenku węgla. Te wszystkie pomiary wykonywane w możliwie krótkim czasie i równocześnie na
całym obszarze planowanych badań dawały obraz przestrzenny, ale w tym samym czasie. Na to, aby można było zobaczyć, jak zmieniają się warunki pomiędzy cyklami pomiarowymi, były ustawiane zwane urządzenia złożone z wielu batometrów, otwieranych czy zamykanych automatycznie w określonych przedziałach czasu. Analiza prób z tych batometrów pozwalała na ocenę zmian, jakie zachodzą w parametrach fizykochemicznych w okresie pomiędzy kolejnymi seriami pomiarów. No, tutaj mamy już przykład takich pomiarów dotyczących temperatury. Wiosna, lato, jesień, kolory oznaczają stale te same punkty w fiordzie Horsund. Jak widać, zmiany są dosyć istotne. Wszystkie czynniki, zmiana wszystkich czynników jest w ten sam sposób precyzyjnie analizowana. Dotyczy to również zarówno ilości, jak i składu gatunkowego, na przykład planktonu. Generalnie w tej chwili można powiedzieć, że warunki sprzyjające rozwojowi życia organicznego, czyli bogatego rozwoju fito i tym samym zooplanktonu, występują tylko w przypadku lodowców głęboko posadowionych w morzu i z dużą i szybko topniejących. Natomiast wszystkie pozostałe mają tendencję do pogarszania się sytuacji. Stąd odpowiedź prawdopodobna, że fiordy jednak więdną. Trudno powiedzieć, jaki będzie wyglądał ten rozwój dalej. Bardzo możliwe, że po prostu obecne zarówno zespoły fauny, flory, fauny, jak i warunki będą ulegały zmianie, będą zastępowane stopniowo przez inne. Takim przykładem już z innego projektu można powiedzieć, że mamy efekt, jak wygląda życie na, czy rozwój życia na lądzie. Intensywność życia na lądzie głównie jest związana z koloniami ptasimi. Ptaki, które żywią się w morzu i gniazdują na lądzie, wynoszą z morza duże ilości substancji organicznych, substancji pokarmowych. Jeżeli z tego substancje pokarmowe trafiają z powrotem częściowo do fiordu, ale przede wszystkim powodują bujny rozwój tundry, a w związku z tym możliwość rozwoju innych grup organizmów, na przykład gęsi, które na tej tundrze się pasą. Stwierdzony wzrost średniej temperatury wody, średniorocznej temperatury wody w rejonie południowego Spitsbergenu spowodował, że zooplankton, którym żywią się alczyki, staje się coraz bardziej chudy. Nie czuje potrzeby gromadzenia takiej dużej ilości tłuszczu. W związku z czym biedne alczyki muszą się bardzo napracować, żeby się odżywiać, albo daleko latać na łowiska. Tym samym siła kolonii lądowych się zmniejsza, ponieważ zmniejsza się żywotność kolonii lądowych, to również zmniejsza się intensywność życia tundry. Stąd widać, że w niektórych przypadkach to zamieranie, na razie zamieranie obecnych zespołów fauny jest
ma tendencje wygasające, natomiast co się stanie dalej, to prawdopodobnie zostaną one zastąpione przez inne, które przywędrują stopniowo z południa. Natomiast te, które muszą uciekać do coraz zimniejszej strony, no jak się dotrą do końca Spitsbergenu, to będą musiały się zdecydować na przeniesienie się dużo dalej lub po prostu zginą. Taki jest najbardziej, może nie zupełnie optymistyczny, ale rzeczywisty obraz zmian, jakie na obszarze Arktyki powoduje ocieplenie klimatyczne. Dziękuję bardzo.